na stacji lokomotywa. Ciu, 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 ciu. Duża, ogromna i pod z niej spływa. Ciu, ciu, ciu. Ciu, ciu, ciu. Tłusta oliwa. Tak, proszę Państwa, bohaterem dzisiejszego odcinka będą pociągi. Ale ponieważ przez pomyłkę kupiłyśmy bilety na późniejszą godzinę, to mamy mnóstwo czasu, by pobląkać się po szemranej przydworcowej okolicy. Ja jestem Ania. A ja Ewa. No to co, odjeżdżamy? Okolica nie jest już aż tak podejrzana jak niegdyś. Jakiś czas temu jej mieszkańcy założyli nawet wspólnotę mającą na celu zmianę wizerunku tej części Wilna. Żeby nie kojarzyła się już wyłącznie z czerwonymi latarniami, nielegalnym handlem, tanimi przekąskami i sklepami z używaną odzieżą, których my z Anią akurat jesteśmy ogromnymi fankami. O wspólnocie mieszkańców dzielnicy Przydworcowej pod koniec 2020 roku było głośno za sprawą teledysku, w którym wystąpili. Śpiewali w nim: "Nie smuć się, Wilno, razem wrócimy do życia". Piosenka stała się przebojem, ale mało kto wie, że wszystko zaczęło się tu, na wileńskim dworcu, na ścianie kawiarni Peronas, znajdującej się na peronie. Pojawiło się hasło ze słowami "Nie smuć się, Wilno", wpadające w ucho muzyczne przesłanie od odradzającej się dzielnicy z szemraną przeszłością. Aniu, wydaje mi się, że tory na Litwie są odrobinę szersze niż w pozostałej części Europy, prawda? Tak, kilka lat temu nawet był taki projekt europejski Pociąg Kultury, który niestety nie pojechał przez Litwę, dlatego że właśnie organizatorzy nie wzięli tego pod uwagę, że tory na Litwie są szersze i cały pociąg załadowany artystami, ludźmi kultury, różnymi fantastycznymi wystawami, niestety dojechał do granicy litewskiej, stanął i dalej pojechał tirami. O, ale tiry pełne kultury brzmi nawet lepiej. Tak, potem na szczęście przeładowano to z powrotem do pociągu i pociąg pojechał dalej. Także historia dobrze się skończyła. Ale w sumie dlaczego te tory są szersze? Nie mam pojęcia. Idziemy poszukać odpowiedzi. Idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Baba Diana. Może Pani nam potrafi wytłumaczyć, dlaczego litewskie tory są szersze? Na biegi Lietuvos terytorijoje buvo nutiesti 19. Otóż kolej na Litwie powstała w XIX wieku, kiedy Litwa znajdowała się w zaborze rosyjskim i była częścią Cesarstwa Rosyjskiego. A linie kolejowe budowano wówczas właśnie z myślą o interesie imperium. A skoro tam zwyczajowo szerokość toru wynosiła 1520 mm, jak mówią kolejarze, podając szerokość torów, więc na Litwie takie tory właśnie zostały wybudowane. Ale jak panie wiedzą, już na Litwie kładzione są europejskie, węższe linie kolejowe. I będziemy podróżować szybciej. Już teraz z Polski do Kowna można dojechać pociągiem. Jestem bardzo ciekawa, jak szybko będzie się dało przyjechać pociągiem z Wilna do Warszawy, ponieważ przed wojną taka podróż zajmowała 5,5 godziny. Mhm. A niedawno chyba z kilkanaście godzin. Tak, ma pani rację. Tak, tak. Darno Wilniaus tos europinės vėžės. Nie ma jeszcze co prawda europejskich torów z samego Wilna, którymi moglibyśmy szybko dojechać do Warszawy. W tej chwili kursuje tylko pociąg z Kowna do Białegostoku. Ale przyszłość jest jasna. Z pewnością już wkrótce będziemy mieć takie pociągi, że podróż tą trasą zajmować będzie 2 godziny. Przecież technika rozwija się w tak zawrotnym tempie. Dobrze, a jeśli ktoś ma dużo czasu i musi spędzić ten czas na tym dworcu, co pani poradzi? Na zewnątrz jest ekspozycja Muzeum Kolei pod Gołym Niebem. To zaledwie 200-300 metrów stąd. Można pospacerować po całym ponad 1,5-hektarowym terytorium. Powiem szczerze, nie mieliśmy pojęcia, że w Wileńskim Muzeum Kolejnictwa można zwiedzać prawdziwe pociągi. A teraz powiem jeszcze szczerzej. Do głowy by nam nie przyszło, że może tu być tak ciekawie. W dużej mierze dzięki uroczemu przewodnikowi, który swoją pracę, no, po prostu kocha.
Ten peron to historyczna część dworca. Widzą panie te kolumny? Niektóre pochodzą jeszcze z czasów carskich. O, na pewno ta szara, ta pierwsza. Nie, to jest rzeźba. To jest ta słynna litewska rzeźba. Jaka rzeźba? Rura. Gdzie idziemy? Idziemy do specjalnego wagonu. Spróbujemy otworzyć wagon techniczny, którym jeździła brygada remontowa. Proszę. Tutaj to nigdy nie byłam. Mostek kapitański. To przedział kierownika pociągu. Jesteśmy u władzy, Aniu. Czyli taki człowiek mógł komuś wyłączyć ogrzewanie w jego przedziale. Tak? Chyba możemy chwilowo zdjąć nasze maski. Przyzwyczaiłam się do mojej. Czuję się, jakbym była pociągiem. Jak tak wyglądają stare litewskie pociągi, które są w muzeach, to jak muszą wyglądać te nowe? Wiem, przywita nas tam kelner i zapyta, czy pani nie dzisiaj będą jadły homara, czy raka w sosie pietruszkowym? A w toalecie będzie złota klapa. I papier toaletowy. Papier toaletowy, to jest tak naprawdę prawdziwe bogactwo. Tak, tego jeszcze w pociągu nie widziałam. Muzeum to ponoć największym zainteresowaniem cieszy się wśród dzieci w wieku szkolnym, które mogą biegać między pociągami i nikt im nie powtarza: stój spokojnie, nie odchodź ani na krok, uważaj na pociąg. Za jakiś czas również do dworcowej poczekalni wróci do życia po renowacji bardzo nowoczesna ekspozycja. No i wtedy na pewno warto będzie kupować bilety na późniejszy pociąg, żeby móc spędzić tu dużo czasu. A teraz niespodzianka! Na jednym z peronów czeka na nas maszynista Saulus, czyli w zasadzie Słońce. Nazywamy go z Anią Słonecznym Maszynistą. Na pytanie, dokąd na Litwie można dojechać pociągiem, odpowiada: w zasadzie wszędzie. I dodaje: wszędzie, gdzie są tory. Ale to nie do końca prawda, bo da się dotrzeć nawet na plażę do Nidy. Wprawdzie w Klajpedzie trzeba się z pociągu przesiąść do autokaru, ale bilet należy mieć kolejowy. Chcemy zwrócić uwagę, że nasz maszynista też podrygiwał radośnie we wspomnianym wcześniej teledysku. Dlaczego został pan maszynistą? Zostałem maszynistą, bo to zawsze było moje wielkie marzenie. Jeszcze przed szkołą średnią, jak byłem mały, bardzo chciałem kierować pociągiem. Ale dlaczego? Co w tym zawodzie jest takiego pociągającego? Cóż, jest w tym swoista romantyka. Lubię podróżować, poza tym lubię duże, potężne maszyny i dlatego właśnie zdecydowałem się zostać maszynistą. Czy zgodziłby się nam pan pokazać, gdzie pracuje maszynista? Tak, mogę pokazać. To idziemy. Wciśniemy te guziczki. Czy mogę usiąść? Proszę. Już teraz wiem, dlaczego pan marzył o tym, żeby być maszynistą. Czujesz moc, po prostu czujesz, że dojedziesz wszędzie, że świat jest przed tobą, Litwa cała jest twoja. No dobra, co można wcisnąć? Może pani nacisnąć ten biały przycisk. Widzi pani? Otworzyły się wszystkie drzwi w pociągu. Płynęłam na życie ludzi. Co jeszcze? To jest ten słynny guziczek czujności. Tak, to jest nasz przycisk czujności. Gdy zapali się ta kontrolka, maszynista ma około 8 sekund, żeby nacisnąć ten przycisk. Jeżeli tego nie zrobi, to zaczyna bardzo głośno gwizdać. Wtedy musi nacisnąć, już wstając, ten przycisk tutaj. Jeśli w ciągu 8 sekund nie naciśnie też tego przycisku, to pociąg staje. No dobra, jak rozumiem, kierownicy nie ma. Nie ma kierownicy. Pociąg jest programowany, podobnie jak komputer. Maszynista naciska na przykład przycisk 70, jeśli chce jechać z taką prędkością. I pociąg jedzie. To jak komputer. Wszystko jest tu programowane. Czy można zrobić coś, jak się idzie, pokazać jakiś znak, żeby maszynista do ciebie zrobił pipi? Tak, można. Jest taki znak. Tak,
jak to będziemy teraz chodzić? Ty. Ania, chcesz usiąść? No pewnie. Proszę. Czekałam, kiedy zaproponuję. Oh. Wow. Jeśli ktoś nigdy nie był na Litwie, to jaką trasę pan by polecił? Rekomenduję na Wiktię. Polecam odwiedzić Wilno, Kłajpedę, Kowno, Szawlę, no i na pewno Nidę latem. Najlepiej i Nidę wasara. Czyli tak naprawdę pan proponuje zobaczyć całą Litwę. I my również to proponujemy państwu. Tak jest. Bo jest tego warta. Tu Litwa nieoczywista. Odjeżdżamy. Proszę państwa, pan Saulus pozwolił nam zrobić pip-pip. To specjalnie dla państwa od ekipy Litwy Nieoczywistej. Ewo, mamy pół godziny do odjazdu naszego pociągu. Idziemy na kawę. Mam nadzieję, że nie z automatu. Nie, kawa na litewskim dworcu jest barystokratyczna. Idziemy. Dzień dobry, Lava Diana. Lava Diana. Dzień dobry. Mamy takie tutaj przekąski, belasza i czeburaka. Jaką kawkę mógłby pan nam polecić? Chyba najlepsza byłaby kawa z mlekiem. Duże cappuccino? Tak. Czy to przypadkiem nie pan był gwiazdą teledysku Nie smuć się Wilno? Też wzięliśmy udział w nagraniu i przyłączyliśmy się do akcji, żeby Wilno się nie smuciło. Czy czuje pan, że ten rejon przydworcowy troszkę się zmienia? Oj tak, bardzo się zmienia. Zmieniło się to nawet od kiedy otworzyliśmy kawiarnię w 2019 roku. Zmienia się klientela, mieszkańcy. Wokół dworca wciąż powstają nowe kawiarnie, restauracje. Tak, dworzec zmienia się bardzo. Ty poproszę buleczkę cynamonową. A ja poproszę serduszko. A to jest palma. To wiesz, żeby ci palma nie odbiła. To jest serduszko. Palma. To ja poproszę tą palmę w kształcie serca. Dla koleżanki bułeczkę cynamonową i dwie kawy. Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia, Wysogiaro. Do widzenia. Zapomniały pani bułeczek. A, dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Mamy kawę, mamy przekąski, jesteśmy gotowe do podróży. Przed nami trudny problem do rozwiązania, czyli pytanie typowe dla wszystkich podróżujących pociągami na całym świecie. Z którego peronu? Z którego peronu odjeżdża nas pociąg? Wagon w kolorze chłodniczka, to mi się podoba. Albo pola lawendy, albo krokusów w Zakopanem. Co normalnie robisz po wejściu do pociągu? Wyciągam krzyżóweczkę. I zabieram się za jedzenie. A ja idę sprawdzić, czy mogę pić. To znaczy? To znaczy idę zobaczyć, w jakim stanie jest toaleta. A jako, że to jest Litwa nieoczywista, może pójdziecie państwo ze mną? Toaletowy jest? Pytanie, czy jest mydlo? Hej, mydełko! Jest! Jest mydlo! To jest cywilizacja! A teraz wracam do Ani pić moją kawę, jeść czebureki i rozwiązywać z nią krzyżówki. Potocznie silnik wysokoprężny. Następny, proszę. Drąg między parą koni zaprzężonych do wozu. To może ja zacznę tego czebureka już po prostu jeść. Nie masz jajek na twardo? Nie, ale mam typowe litewskie przekąski, choć tak naprawdę one nie są litewskie. One się tutaj zadomowiły w czasach Związku Radzieckiego. Najważniejsze jest to, że jest mięso i jest ciasto smażone w głębokim oleju. Chcesz kawaleczek? Nie. No jak to nie? No dobra, daj. Najwyżej w następnym tygodniu się nie pojawimy. Dobra. Wysiadamy.
Aniu, jesteśmy w trokach! O, idziemy. Ewa obiecała mi kibiny z czekoladą. Do Trok przyjeżdża się głównie po to, by zrobić zdjęcie na tle zamku na wyspie i zjeść słynną lokalną przekąskę – kibina. Ale jako, że po naszych przydworcowych przekąskach czujemy, że głodne będziemy dopiero za jakieś 3 dni, pomijamy ten punkt programu. Chcemy też zbojkotować przymus robienia selfie z zamkiem i po prostu idziemy w jego kierunku po wodzie. Tak, tak, to nie Lonki, to białe dookoła to zamarznięte jezioro Galwie, czyli Głowa. Najbardziej zaskakującą rozrywkę odkryliśmy na jego brzegu. Fantastyczne huśtawki. Słowo daję, nigdy dotąd nie widzieliśmy czegoś takiego. Do Trok warto wybrać je choćby po to, by się pobujać. Proszę Państwa, przed chwilą byliśmy w Wilnie, a teraz jesteśmy już w Trokach, w krainie najbardziej niezwykłych, nieoczywistych litewskich huśtawek. I w krainie może trochę bardzo oczywistego trockiego zamku i trockich kibinów, ale dla każdego coś dobrego. Chodzi o to, że podróż pociągiem sama w sobie już jest przygodą. Także gdybyście nie wiedzieli Państwo, gdzie zostawić samochód jadąc do Trok, zostawcie go na przykład w Wilnie. Do zobaczenia w następnym odcinku. A, to myślałam, że to jeszcze dobra, też raz. Dawaj. Ona też jest gwiazdą. Tak, ja też jestem gwiazdą, występuję w telewizji. Aniu, powąchaj. To jest zapach przygody, to jest zapach podróży. To jest zapach takiego 3-letniego oleju. Mamy kawę, mamy zakąski. To co? Zakąski. Przekąski.